great, really great. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Suddenly, it appeared on its own. That was a bit rich, but okay. Saints Row jest to seria gangsterskich sandboxów, które swego czasu były porównywane do GTA. Też w związku z tym, że w okresie, kiedy wychodziła pierwsza część Saints Row, była ona mocno porównywalna do GTA San Andreas, też twórcy tak mocno chcieli właśnie nawiązywać do serii GTA, widać, że się tym inspirowali. Dopiero później seria stawała się coraz bardziej odważniejsza w takim sensie, że chciała mieć swoją własną tożsamość i zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części były co prawda jakieś absurdalne pomysły, jakieś minigierki, trochę takie szaleństwo, ale gra jeszcze nie, twórcy tak jakby jeszcze nie byli pewni, czy w jakim kierunku ta gra ma podążyć i dopiero w trzeciej części to się zmieniło. Trzecia część była po prostu totalną jazdą po bandzie i moim zdaniem do tej pory jest to najlepsza część z całej serii. Czwórka jeszcze bardziej, można powiedzieć, że przeskoczyła rekina, bo tutaj już tematyka kosmitów i tak dalej to w ogóle też takie nawiązywanie do serii filmów Matrix, także to też robiło całkiem fajne wrażenie i gry sprawiały masę frajdy. Dodatek do czwórki, czyli Get Out of Hell, to też właśnie było jeszcze pójście o krok dalej. I w zasadzie twórcy chyba nie byli już do końca pewni, co mogą dalej zrobić, żeby ta seria jeszcze bardziej była odjechana, więc stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem po tylu latach jest zrobienie po prostu rebootu. No i ta część ogólnie nie była zbyt dobrze przyjęta przez ludzi, łagodnie mówiąc, tutaj mam takie mieszane uczucia, bo dosyć sporo było takich krytycznych opinii, ale z jednej strony krytycy oceniali ją po prostu jako takiego solidnego średniaka, a właśnie gracze tutaj zdarzały się też takie głosy, że ludziom się naprawdę ta gra podobała, byli tacy, którzy po prostu jechali tą grę. No i w pewnym sensie mogę tutaj stwierdzić, że w pewnych kwestiach gracze mieli rację, a w niektórych myślę, że nie do końca. I właśnie na tym się tutaj skupię i właśnie wam opowiem, co moim zdaniem w tej grze działa, a co moim zdaniem działa na minus i jest troszeczkę krokiem wstecz, jeżeli chodzi o poprzednie odsłony. Przychodzisz tutaj wydusić pieniądze od poważnych ludzi? Jeżeli chodzi o samą fabułę nowej części Saints Row, wygląda ona następująco, że bierzemy udział jako nowy rekrut w pewnej korporacji, wykonujemy dla nich zlecenia, ale po tym jak nas w cudzysłowie kopnęli w dupę i potraktowali jak śmiecia, uznajemy, że założymy swoją własną ekipę i tak razem ze swoimi kumplami, którzy należą do innych gangów, to oni z nich odchodzą i razem zakładamy swój nowy gang, który ma miejsce w starym opuszczonym kościele i nazywają siebie świętymi. Tak można w skrócie o tym powiedzieć. Jeżeli chodzi natomiast o samych bohaterów, no to jest to niestety spory krok wstecz, jeżeli chodzi o poprzednie odsłony. Już wielu ludzi krytykowało właśnie tą najnowszą odsłonę i wręcz ją nienawidzą. W związku z tym, że pozbyli się starych bohaterów, tak jakby twórcy chcieli zaoferować coś nowego, ale jednocześnie chcieli tak jakby zachować coś pomiędzy klimatem pierwszych części, a tych nowszych, które były bardziej odjechane i przez to gra po prostu nie ma własnej tożsamości i wygląda bardziej jak coś, co jest, to po prostu jest nijakie i nie wzbudza w nas żadnych emocji, jesteśmy obojętni na tych bohaterów. Jedyna postać, która wzbudza we mnie emocje, to jest w zasadzie kot, którego zawierali ci bohaterowie, bo po prostu lubię te zwierzęta i to w zasadzie tyle, co mogę o nich powiedzieć.
Aż takie porównywanie do postaci Shandy, czy to Kinsey, albo John Agata, to w ogóle jest bez sensu, bo tamci bohaterowie mieli charyzmę, a ci po prostu no, nie przyciągają niestety do ekranu. Tutaj niestety ta gra bardzo mocno zawodzi i ciężko mi się dziwić temu, że ludzie tak bardzo mocno jadą po tej części, jak, no, jak w poprzednich odsłonach wyglądał to zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o konstrukcję postaci. Jeżeli chodzi o samą grafikę, to jest ona mocno przestarzała i nie widać w ogóle jakiejś rewolucji względem poprzednich odsłon. Chociaż trzeba przyznać uczciwie, że miasto, po którym się poruszamy, czyli Santoliso, jest bardzo ładnie zaprojektowane i jest różnorodne. Nie jestem pewny, na jakim silniku w ogóle ta gra działa, natomiast no, grafika wygląda jak z 2012 roku, a na pewno nie z 2022 roku. Także no, no, nawet nie wiem, czy krok wstecz, po prostu nie ma w ogóle żadnego kroku na pewno naprzód, jeżeli chodzi o grafikę. A jeżeli chodzi o samą ścieżkę dźwiękową, to jest ona przyzwoita, chociaż wiele osób zarzucało też, że muzyka jest mocno zubożona względem poprzednich części. To jest akurat prawda, bo są kawałki, które już dobrze doskonale znamy, ale jest ich dosyć niewiele niestety. Życia, kurwy, karty kredytowe, już bilet kupiony, biznes. Flason, wypierdolę jeszcze dzisiaj. Wypierdolę jeszcze dzisiaj. Po mnie wstać na wszystko. Na sam koniec zostawiłem sobie samą rozgrywkę, która moim zdaniem jest tutaj całkiem przyzwoita i nawiązuje mocno klimatem do poprzednich odsłon. Są minigierki, które w zasadzie są żywcem ściągnięte z poprzednich odsłon, tak jak rzucanie się pod koła samochodu, by wyłudzić ubezpieczenie, czy to na przykład niszczenie terenu na określoną liczbę szkód. To też jest całkiem fajne. No i ogólnie myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją recenzję. Na koniec dodam tylko tyle, że możemy zarówno rozwijać swoje gangsterskie imperium, jak i rozwijać fabułę i możemy te dwa style rozgrywki ze sobą połączyć. Albo rozwijamy fabułę, albo rozwijamy imperium, albo łączymy obydwa te tryby. I z tego, co mi wiadomo, to jeżeli rozwinęliśmy swoje imperium, to mamy dodatkowe sekretne zakończenie, tylko że jeszcze musiałbym dłużej spędzić czasu w tej grze, żeby móc odblokować to zakończenie. Także to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej grze, o tej recenzji i trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!